what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. Zwierzęta, co drugi z nas trafi do piekła na kutkę gęba, nie wiem kiedy się odezwa. Jesteś warta tyle, ile za ciebie zapłacę. Ile za ciebie zapłacę. Butelki na stole basen. Błagi i inne tłoki. Dzień dobry, dobry wieczór. W kolejnym odcinku Wschodniego Planu. Dawno mi tutaj nie było, bo już zdążyło się zrobić zimno, a ostatnie odcinki nagrywałem w lato, a mamy już koniec września, jest 24 września, godzina coś koło 14, no w pół do drugiej. Jak widzicie, robię znów ścierniskowcem oraz kubotą, a to dlatego, że dzisiaj robimy ścierniska po zbiorze fasoli. Przygotowujemy je dzisiaj do zasiewu pszenicy, którą, jeżeli się wszystko uda, będziemy zasiewać już jutro, czyli w niedzielę, bo dzisiaj jest sobota. Ale ze względu na to, że jeszcze nie siejemy, mogę porobić kubotą, mogę sobie tu posiedzieć. Bo właściwie przez te 3 tygodnie wcale nie było mnie w ciągniku i musiałem się jeszcze przyzwyczaić, więc zrobiłem jeden kawałek już bez Was. Teraz robię razem z Wami ten kawałek o powierzchni 4,5 hektara. Wymucieliśmy tutaj fasolę. Dużo ludzi jeszcze jej nie pomociło u nas, bo teraz jest paskudna pogoda. Jest wczesna jesień i to wszystko ludziom krzyżuje plany, nawet i nam. Ale jakoś się wszystko udało zebrać. Pamiętam, że skończyliśmy, jak byłem chory, właśnie nawet byłem chory przez 2 tygodnie, więc strasznie rzeczy się działy. Byłem chory jakiś tydzień temu. Tak, to w tamtą niedzielę, 6 dni temu, skończyliśmy zbiory fasoli. Skończyliśmy to o 20 w niedzielę, ale liczy się to, że skończyliśmy. Jeżeli chodzi o samą fasolę, jeżeli chodzi o zbiór u nas, o wydajność, to jak na ten rok, mówię jak na ten rok, bo w tym roku ludzie mają słabe fasole. I to nie jest efekt tego, że ktoś tam nie działał czy coś, tylko to jest efekt opóźnionych zbiorów, tego, że deszcze upadały u nas, kiedy trzeba było ścinać ją i wałować. Jest dobry, nie ma na co narzekać. Widzi się w ogóle to, że zebraliśmy, bo jeszcze jest dużo, dużo osób, które nie zebrały i przez to mogą być już nawet straty. Wracając do przygotowywania pola, robimy ścierniskowcem głęboko dzisiaj. Jeszcze głębiej, jak wcześniej robiłem w pierwszym odcinku tego roku. Aż ktoś mi dzwoni. Czy to ja mówiłem? A, no i wracając, robimy dużo głębiej niż ostatnim razem, kiedy robiłem po ścierniskach pszenicznych. Trochę pada u nas, trochę nie pada, taka pogoda jest byle jaka, ponura w każdym bądź razie. Miało być dzisiaj słońce o 14 i gdzieś się tak przyjaśniło o 12, a tak to cały czas zachmurzone niebo. Niby temperatura ma sięgać w tym tygodniu do 20 stopni, bynajmniej tak pokazuje moja pogoda. W telewizji mówią, że w czwartek będzie padać, więc trzeba szukać czegoś pomiędzy. A że to jest taki rok, to po prostu trzeba żyć chwilą, korzystać z chwili. Mam dużo do zrobienia ścierniskowcem. Pola właśnie, które zostały po fasoli, nieprzerabiane, trzeba będzie je robić po 2 razy. Mamy do zasiania w tym roku 44 hektary zboża łącznie. Oczywiście stawiamy jak co roku na odmianę Kilimandżaro, ale również pojawi się trochę innych odmian. Zamówił mój tato w tym roku 1,5 tony też innej odmiany, ale już nie pamiętam jej nazwy, więc albo Wam ją gdzieś tutaj wyświetlę obok, albo napiszę w komentarzu, zobaczymy. Generalnie chciałbym zrobić mały rozruch na kanale i chciałbym się od razu wytłumaczyć, że dlaczego nie nagrywałem. No to wiadomo, lenistwo. Oraz
zaczął się nowy rok szkolny, więc musiałem się w to wszystko jakoś wprowadzić. I teraz już bardziej się muszę też skupić na szkole, a odcinki będę nagrywał na weekendach. Na weekendach to mam na myśli w soboty, w piątki wieczorem. No ale ze względu, że się zbliża zima, to wiadomo, że już się robi coraz ciemniej. U nas jest już ciemno około 19. Także jeszcze nie ma tragedii, już się pokazuje po prostu jesień, więc nie ma co się dziwić. Później będziecie robić razem ze mną ten kawałek na timelapsie, kiedy skończę swoją rozmowę. A na końcu odcinku zobaczycie, jak szybko obrobiłem te 4,5 hektara, ile spaliłem, średnie spalanie. I tam jeszcze będą jakieś dane, to zobaczę, bo już wspomniałem, jakie tam były. Bo jak wsiadłem do tego traktora, to wiecie, po 3 tygodniach to niewykonywania żadnych czynności z ciągnikiem. Czuję człowiek dosyć specyficznie, bo dawno w tym był, musi się szybko przyzwyczaić, jak to kiedyś było. Ale fajnie jest. Będę musiał jeszcze w prodaży pod okietniki pospawać poprawnie. Znaczy pod okietniki są całe, tylko stelaż, na którym się trzyma pod okietnik, będę musiał trochę przerobić, żeby dało się robić też nim, bo kubota pójdzie do zestawu siewnego. Zestaw właściwie uprawowo-siewny. Bo jest talerzówka, a po talerzówce jest siewnik. Oczywiście są myśli nad tym, aby na tusy zamiast zaczepiać obciążnik, to jakiś wał doczepić. Ale oczywiście to wszystko jest w planach. Teraz są dosyć ciężkie czasy, bo nie dość, że jest słaby zbiór fasoli w tym roku. No i jeszcze wszystko drożeje, więc inflacja zaczyna ukazywać się w pełni swoich sił. Więc jeżeli jeszcze jesteście na tym odcinku, chciałbym usłyszeć w komentarzach, co tam u Was, jak Wam poszły zbiory fasoli. No i możecie napisać, co tam obecnie porabiacie. Ja z przyjemnością poczytam, dowiem się, co tam u Was się dzieje na świecie. Bo od tych 3 tygodni, kiedy trwa ta szkoła, nawet nie mam czasu się ogolić. Chęci też. Nie widzę innego świata poza własnym pokojem i szkołą, więc trochę się nudno zaczyna robić. No ale trzeba znowu tyle przetrwać. Może wrócić zdalne. Taki uczeń jak ja, właściwie prawie to wszyscy liczą na to, że wróci zdalne. No ale kiedyś dobre się musi skończyć. Prawda, nie oglądam się na agregat, bo to jest moje zaufanie do sprzętu, bo wiem, że tu się nic nie stanie. Ale również chcę się skupić na rozmowie, bo dawno byłem na kanale. Chciałbym jeszcze nagrać jutro odcinek, tylko związany już z rzeczami o pilarce opowiedzieć, bo też rolnicy mają pola, gdzie są drzewa w rowach rosną, co jest w sumie normalne, jak się ruch nie kosi, bo się zaniedbuje, to ma jak rosnąć. Chciałbym Wam trochę opowiedzieć, bo zauważyłem, że ta wiedza o piłach nie jest zbyt popularna, a wiadomo, że taki kanał jak ja, mały, zacznie szerzyć i inne kanały, to ta wiedza będzie się rozprzestrzeniać i każdy będzie umiał lepiej dbać o swój sprzęt. Bo rolnikom na niczym innym bardziej nie zależy, jak na dbaniu swój sprzęt, żeby jak najdłużej chodził. No, czy to jest jedno primo, bo drugie primo to jest, wiadomo, najlepsze zbiory, nie? No, rozmawiam jak z człowiekiem, więc specyficznie się czuję. Dzisiaj to chyba będę robił do nocy, przynajmniej mam taką nadzieję. Generalnie spotykam komentarze głównie o kubocie. I tak jak chyba mówiłem w odcinku na przygotowanie kuboty do sezonu, że jest problem, że jest tur, a my nie mamy na szybko złączu tura, więc nam się nie chce zbytnio go odbijać. A problem jest taki, że po nocach jest ciężko robić, bo światło po prostu gorzej świecą, bo ten tur zasłania. Czy nawet podczas poruszania się po drogach publicznych jest ten problem, że zasłania przednie światła pozycyjne bądź mijania długie i przez to trzeba zawsze tura podnosić.
albo opuścić bardziej. Zależy jak to woli. Są osoby, które jeżdżą z turem podniesionym do maksa, są osoby, które jeżdżą z turem u dołu. My zawsze jeździmy z turem u dołu. Oczywiście, jeden i drugi sposób ma swoje konsekwencje. Bo możemy zapomnieć opuścić ten tur, kiedy przyjeżdżamy nad liniami energetycznymi, więc wiadomo, do czego może dojść. No, tym bardziej, jak się ma wysoki ciągnik, taki jak właśnie moja Kubota, która ma 3 metry wysokości i jeszcze jesteśmy w stanie nie usypać na tiry. A wiadomo, różne, jak to w Polsce wszystko się robi, aby zrobić, więc linie niektóre są na niższych wysokościach, drugie są wyżej. I lepiej po prostu o nie zahaczyć. Wczoraj u nas spadło w nocy 8 litrów deszczu, a dzisiaj już od godziny 10 można śmiało robić w polu. W sensie robić. Agregatem myślę, że jest w porządku tym, ale uważam, że gdyby był wał pakera, nie byłoby możliwości wykonywania ani prac, bo by się zalepiał. Wał pakera na naszej ziemi jest dobrą sprawą oraz złą. Bo wiadomo, że nasze gleby lepiej trzymają wodę, jak na przykład piaski. Więc kiedy chcemy robić wałem pakera po deszczach, to w sumie nie ma takiej możliwości, by się zacznie zalepiać. A takim strunowym, czyli taki wał najpopularniejszy, bo to był taki podstawowy wał kiedyś w starszych agregatach, to w sumie się nie zalepia, bo nie ma nawet na co się nalepiać. A tam to wszystko musi się czyścić, więc jest jak to zapchać. Bezproblemowo. Trochę już tutaj zrobiliśmy, trochę pogadałem. Myślę, że jak wam dłużej pogadam, to nic nie zaszkodzi. Szczególnie dla osób, które lubią oglądać moje odcinki ze stałymi widzami, za co im serdecznie dziękuję. Spotkałem się z komentarzem oczywiście, aby zrobić wady i zalety Kuboty. Oczywiście będzie taki odcinek. Tylko oczywiście brakuje czasu. Oczywiście moje dni robocze skróciły się do soboty i może trochę niedzieli. Ale jeżeli nadarzy się okazja bliżej zimy, no może nie tyle ze zimy, ale jesieni, kiedy już będzie trwać ta jesień, to myślę, że będzie taki odcinek jak najbardziej, tylko będę chciał jeszcze pozbierać najlepiej na kartce, zapisać jakie wady są bądź zalety. Więc ja lecę dalej z robotą. Pamiętajcie, aby na kanale zostawić subskrypcję, lajka oraz udostępnić mój filmik, aby było nas coraz więcej. Jest już nas prawie 220 osób, więc liczba mi się bardzo podoba. Co prawda były założenia, że to wszystko pójdzie szybciej, ale nie ma gdzie się śpieszyć. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy mam myśl nad tym, aby walczyć o światłownik u mnie, ale z tego co wiem, to jeszcze muszę poczekać mniej jak półtora roku. Rok i 3 miesiące, bo mam zawartą umowę z dostawcą internetu. I wiadomo, jeżeli chciałbym rozwiązać teraz tą umowę, to wiąże się to z grzywną. Tak się zagadałem, że zapomniałem sobie zrobić kolejny pasek, żeby sobie dookoła jeździć, ale to nic, z drugiej strony mi to nie przeszkadza. Kurde, ciepło mi się tu robi. Idzie mi ciepło. Działam z agregatem. Jeżeli będzie się działo coś jeszcze ciekawego, to oczywiście będziemy nagrywać. I myślę, że skoro odcinek będzie trwał blisko 10 minut, to widzę, że jest na GoPro 14, ale wiadomo, przyciąć, ustawić to wszystko, to będzie trochę krótszy. Myślę, że timelapse nie jest dla was konieczny. Chyba, że będziecie chcieli, to będę takie rzeczy robił. Oczywiście staram, myślę, nad rozwojem kanału. Cały czas rozmawiam z Marcinkiem, więc Marcinku, jeżeli to oglądasz, to pamiętaj, że ja czekam na nasze rzeczy, które umówiliśmy się na moim kanale. Więc trzymajcie kciuki za Marcinka, żeby mu się chciało zrobić nowe materiały na nasz kanał. Bo pamiętajcie, że zawsze go razem tworzymy, więc bez was nie ma mnie, a bez mnie nie ma was.
udostępniajcie mój filmik, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Ja już dzisiaj po robocie, już wróciłem z pola. Zrobiłem tamten kawałek 4,5 hektarowy i już się zrobiło ciemno, bo robiłem go podwójnie. Więc wszystkie dane, które tutaj macie, liczymy jako razy 2. Więc wszystkie dane, jakie mamy zapisane, liczymy razy 2. No i tutaj macie. Wykonałem całe pole w przeciągu 4,5 godziny. Spaliłem 80 litrów. Średnie spalanie to jest 17 litrów na godzinę. Paliłem 6,6 litra na hektar. W ciągu godziny robiłem 2,5 hektara i łącznie zrobiłem no prawie 12 hektarów. No brakuje 20 arów, 19. A łączny dystans, jaki przebyłem nie w hektarach bądź arach, tylko w kilometrach, to prawie 40 km. Więc tak te wszystkie dane się mają w Kubocie M7 152 Premium. Czy można im ufać? Szczerze, to myślę, że tak. Ale uważam, że byłyby jeszcze bardziej dokładne, gdybyśmy posiadali GPS-a w traktorze. Czy kiedyś taki będzie? Nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie. Także ja dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Gdy mi się tu robactwo znalazło, ciekawe, to z dworu jak czyściłem agregat. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka i do zobaczenia w kolejnych produkcjach.